bliżej, bo za daleko mam ten kruk. To podejdziemy. Cześć, tu Hochich na gospodarstwie. Dzisiaj niedziela, dzień kobiet, także wszystkim kobietkom wszystkiego najlepszego. I mam tutaj koleżankę Rudą, która jak już zobaczyła wcześniej Dolores, to postanowiła, że bardzo chce ją nakarmić. Nie mogłabym tego odpuścić. Także dzisiaj z okazji właśnie Dnia Kobiet zabrałem ją i będziemy karmić jałóweczkę. Zadowolona? No ba. Dobra, to idziemy robić mleczko i do jałóweczki. Tup, 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 tup. Patrz teraz. No tak, do żarcia to przyjdziecie, nie? A do mnie to nie chce. O, proszę! Jak się kurde przepychają! Oj. Wiedzą, o co chodzi. Masz, masz. Będą mnie jak grzybę, taką rozczochraną. No chodź tu. Pochodź tam trochę. Co? Ona powącha, może cię liznąć. A one w ogóle to mogą ugryźć? Czy nie? Wiesz co, na upartego to może... Wszystkie teraz to może by i mogła. Wiesz co, one na dole mają zęby, na górze nie mają. One bardziej, wiesz, mielą. Aha, czyli jak, co to górę? Tak jak żubry się karmiło, to też chyba podobnie, co? No, ja już... Pogłaska. Ja już tam przyzwyczajony. Ale no, zwierzątko. Ale bez całowania. No, bez całowania. No. Mleczko w proszku. Mogłaby znaleźć sobie mamusię. No, mogłaby znaleźć. Nie ma to jak mleczko takie naturalne. Niestety, nie? No widzisz, w tamtym roku jeden cielak był taki uparty, że zaraz jakąś matkę znalazł. No ona nie jest taka, no i... Niestety przyzwyczaiła się do tego, że przychodzi się ją karmi. Natomiast no, cały czas nie stoi nic na przeszkodzie, żeby sobie znalazła matkę, jakby chciała jeszcze coś tam podpijać. Chcesz trochę białego? Mam dobry towar. Nie, nie. Wolę nie. Jeszcze mi się spodoba. Jak coś się dzieje z daleka, to pajki mam sprzęt. Porządny. Ostatnio oglądałem, jak chyba 7 jeleni leciało przez ten pas. A, super. Oczywiście, lecą, fajnie. Zrywają. No nie fajnie, bo lecą, zrywają, wiesz, nie patrzą. No tak, no ale widok taki, no ładny na pewno. Gdyby nie to, że ci tam psują. No i... Dobry shaker. Strząśnięty, niemieszany. Możesz być kelnerem tak po godzinach, bo dobrze ci idzie. Nie mam co robić. Patrz, i to, czy to nie ona od razu? Dolores? No jak nie ona? Jesteś! Ale jesteś fajna! No, rób kroka. Cześć, niuńka! Powiedz mi, jak ja mam to dać. No, wystaw jej ten. I do góry. I do góry. Ojej, jaki słodziak. Tak wystarczy? No. Jako jesteś niunia ładna. Moja ulubiona. Co, nie leci? Leci, leci. Coś tu szarpać zaczęło. Co się patrzysz? Też byś chciała? Ona butelkę zobaczysz, zasysa, wiesz, powietrze nie dochodzi i jesz. No. No. Taka głodna byłaś, tak? Jakie masz śliczne rzęski długie, kochana. Ja, weź jej wyciągnij do góry i czekaj, odpowietrzymy trochę. O, i znowu. Masz, nie do mnie, nie do mnie. Jeszcze nie skończyłaś. Uważaj na druty, bo żeby cię tam nie kopnęło. No masz! Ona trochę taka nieporadna, właśnie. Pięknie. Pięknie, kochana jesteś.
Tak, jaki ma śliczny nosek, taki mały. Normalnie jak pije, to może tu zaobserwować, jak się okrągła robi. Ale już będzie dobrze, bo ty mówiłeś kiedyś, że taka była, co dostawała, ale jednak nie przeżyła. Tak? Wiesz co, no, najważniejsze jest w sumie najważniejsze pierwsze 5 dni. A, no to już pierwsze 5 dni, nie? Jak wytrzyma pierwszych 5 dni, to już później powinno być wszystko w porządku. Ale fajne ciepłe mleczko, co? Weź jej wyciągnij, bo słyszę, że zassała już. Czekaj! O, cyk. Jeszcze masz. Ajejejeje. Jeszcze końcówka, no. Tak, jeszcze troszkę. Tu? Taki szorstkawy. Ojoko, ty jesteś śliczna. Ojoko, jesteś śliczna. Ona szuka. Chciałabyś jeszcze. Skończyło się. Wieczorem jeszcze ci pan da. No. Tak, dostaniesz wieczorem. Kochana krówka, kochana. Będzie taka duża. Wiesz co? A później walnę ją na niebiesko. Na fioletowo. I później będzie, patrz, ma Milkę. Ma Milkę. Język już ma taki trochę fiotalowy. Ojejku. Buzi? Buzi było. Muszę spisać numery matek. Bo tak jak mówiłem, tutaj jest 10 sztuk moich. Ja muszę wiedzieć, odpowiedni koczyk. O, jak nieporadnie. Ojejku. Trzeba spojrzeć, która to jest. Czy to ta jest? Chyba ta, co? Tak chyba poszła od razu na niego. 47-67. Dobry wzrok masz. Hej, maluszku, świeżaczku. Oj, jak zakica. 82-26. O, jak go schowała od razu. Idź, bo tam idą człowieki. Oj. Mamo, poczekaj. Mamo, nie tak szybko. Jakie słodkie. Ale za parę dni matka też już będzie tutaj spokojna, bo ona na początku tak reaguje. Wiesz, no zabiera cielaka, bo czuje jakieś tam zagrożenie. Chyba będziesz musiał je umyć. Chociaż ty, nie poszło za ale daleko. Ale kokardka brudna! Raźmy mnie wielka. Nakarmiłam krótko. Czyli podobało się? Fajnie, super sprawa. Także ja pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć! Ha ha ha.